ponieważ sprawa z aniołami jest dosyć prosta i jasna. Bywa, że ludzie są podnoszeni do trzeciego nieba przez aniołów. Bywa, że oni są, wchodzą z nimi w interakcje o wiele bardziej dalekosiężne i tak dalej, i tak dalej. Ale to jest po prostu coś, co się dzieje. O. Tego nie trzeba, tak, tego się nie generuje, tego się nie wymyśli, to jest po prostu, nie? Na to się nie ma jakby, na to się ma jakiś wpływ, ale się ma niewielki wpływ na działanie aniołów. Czyli po prostu chodzimy w prawdzie, uwalniamy Bożych aniołów do usługiwania nam, w różnych dziedzinach. Wszystko przyjmie. Natomiast troszkę inaczej mają się sprawy z szatanem i z upadłymi duchami i o tym chcę powiedzieć nieco więcej. Księga Izajasza, 14 rozdział, 4,15. Księga Izajasza, 14 rozdział, 4,15. Przeczytamy to. Najpierw taki skrót informacyjny. 14 rozdział, 4,15. Zanucisz tę szyderczą pieśń o królu babilońskim, powiesz tak. Wykończył się ciemiężca, skończyło się panoszenie. Pan zbawał laskę bezmożnych, pełno tyranów, smagał ludy w złości, chłosząc je bezustannie, traktował w gniewie, ludy, depcząc je bez litości. Cały świat odpoczął, odetchnął i wybuchnął radosnym okrzykiem. Nawet cyprysy mają z ciebie ucieczną zabawę i cedry libańskie mówią, odkąd ty ległeś, żaden drwal nie wychodzi do nas. Kraina umarłych zadrżała w dole przez ciebie, by wyjść na twoje spotkanie, gdy przyjdziesz. Na ciebie budzi duchy wszystkich zmarłych władców ziemi, wszystkim królom narodów każe wstać z ich tronów. Ci zaś wszyscy razem odzywają się i mówią do ciebie, także ty zasłabłeś. Jak my, z nami się zrównałeś. Twoją pychę i brzęk twoich ludni strącono do krainy umarłych, twoim posłaniem zgnilizna, a robactwo twoim okryciem. O jakże spadłeś z nieba, ty gwiazdo jasna, synu jutrzenki, powalony jesteś na ziemię, pogromcu narodów. A przecież to ty mówiłeś w swoim sercu, wstąpię na niebiosa, swój tron wyniosę ponad gwiazdy Boże i zasiądę na górze na najdalszej północy. Wstąpię na szczyty obłoków i zrównam się z najwyższym. To jest proroczy ogląd sytuacji szatana. Pierwszą rzecz, którą chcę, żebyście zobaczyli, to jest to, że jest to upadły anioł. To anioł, który upadł. Został wyrzucony z nieba, po drugie. Przebywa w atmosferze ziemi, czyli tej niewidzialnej sferze ziemskiej, zwanej drugim niebem. To słowo wyrzucone to jest ciekawe słowo, bo to też nie jest do końca tak, że to jest, że on coś złego zrobił, a Bóg go tam wygnął i wyrzucił. To troszkę nie tak wygląda. Wygląda to troszkę tak, że będąc jednym z trzech głównych archaniołów, między których była podzielona władza wykonawcza we wszechświecie, on trwał w obecności Bożej. I to te trwanie w obecności Bożej utrzymywało go w tym miejscu, w którym był. Kiedy przestał trwać w tej obecności Bożej, on jakby wypadł z tego. On wypadł z pewnego systemu. To nie jest tak, że wielki Bóg w ogóle tam wstał i gromie ciebie w ogóle, wiecie, tak często sobie wyobrażamy, że tam Bóg wykąpuje go z nieba. To są takie bajki, wiesz, to on jakby szatan w sposób automatyczny odpadł. On przestał przylegać do chwały. On przestał, wiesz, on jakby przestał należeć do czegoś. Przestało go łączyć coś z Bogiem i odpadł, spadł. Tak? Trzecia ważna rzecz o szatanie to jest to, że on jest skazany na porażkę. Tu jest jasno pokazane, że on zrównał się ze zmarłymi, czy on się zrównał z ludźmi. To jest coś takiego, że wiecie, Chcę was po prostu uczulić na samym początku, bo szatan jest gloryfikowany w chrześcijaństwie i on się gloryfikuje. Mówi się o nim rzeczy wielkie. Jakże to strasznie atakują mnie demony, jaki to straszny jest ten diabeł, jaki to on jest niesamowity i wielki. Wiecie, do mnie ludzie przychodzą z tymi opracowaniami. Co im tam powiedzieli w różnych miejscach, na różnych usługach. Są w Polsce całe ruchy
to jest dla mnie o tyle przerażające, że potem po tym trzeba sprzątać. Wiecie, ludzie przychodzą do mnie i oni mi opowiadają, jaki wielki jest szatan. I oni mi mówią, co im powiedział ten, co im powiedział tamto, on pychał tam, on pychał tam. Rozumiecie? I oni mu powiedzieli tam, robili mu, już ze mnie tyle razy demony wyrzucali. Ja mówię, wiesz co? Bo ja osobiście w swoim życiu, ja byłem zademoniony makabrycznie. Makabrycznie. Ale ja sobie nie przypominam czegoś takiego, żebym ja się uwalniał od demonów i żeby te demony ustawicznie do mojego życia wracały. Ja miałem przypadki powrotów demonicznych, ale to są niezmiernie rzadkie rzeczy. Ponieważ wiecie, co ja od samego początku zrozumiałem? Że diabeł to jest menda społeczna. To nikt. Nikt. To jest pierwsze nasze zrozumienie, które musimy mieć. Diabeł to jest kompletne zero. Kompletne zero. Tylko te kompletne zero to jest, jak powiedziałem wcześniej, stuprocentowy intelekt. Rozumiecie? To jest kompletne zero. Psychopatyczny umysł, tak? I to jest umysł, który funkcjonuje na takich zasadach, że jeżeli pozwoli się mu rozwinąć, no to się rozwinie. Ale jeżeli mu się nie pozwoli rozwinąć, to się nie rozwinie. Bo on spadł na samo dno przepaści. Czyli on jest zrównany, to jest taki fajny, że z niego się śmieją nieboszczycy. Rozumiecie, w tym fragmencie widzę, z niego nieboszczycy. No zobacz, mówi, z nami się zrównamy, siedzisz tutaj, rozumiesz? Marnotą z nami. Z nami jesteś. Nikt szczególny nie jest. Tak? Nikt. A więc on jest skazany na porażkę. Szatan jest skazany na porażkę. On nie ma szans zafunkcjonowania w jakimkolwiek sukcesie w moim czy twoim życiu. Czwarta rzecz to jest to, że szatan zwiódł ludzi i nielegalnie przejął ziemię. On zwiódł ludzi, to nie było, rozumiecie, ja będę o tym więcej mówił za chwilę, ale generalnie on zwiódł ludzi przez swoje kłamstwo, czyli on nie napadł na ziemię, nie objął ziemi przez jakikolwiek atak. To nie było ataku żadnego. To nie jest postać, która atakuje. Ludzie mówią, diabeł mnie atakuje, ale on nie atakuje. W ogóle to jest koślawy, pogięty gość. To jest takie coś dzisiaj. To tak jakbyś powiedział prędziebie, że nie wiem, jest jakiś gostek prędziebie, który pije 30 lat, tak? Wygląda, wiecie, wypasiony jak szczur w żelaznym sklepie, prędziebie, i on cię zaatakował. Ja mówię, jak on cię zaatakował, jak on ledwo butelkę piwa może utrzymać w ręku. Jaki to atak? To jest taki atak. Wiesz, ludzie mówią, szatan mnie zaatakował. Ja mówię, proszę cię. Otworzyłeś mu pewne furtki i on tam wszedł i się rozgościł i pokazał ci coś, co pokazuje każdemu, że jest większy niż jest. Rozumiecie, co chrześcijanie robią? Uważają diabła za większego niż jest. Nie jest duży. Wtedy się będziemy śmiali z jego wielkości. Wtedy się będziemy śmiali z tego, co uważaliśmy o nim. Jak z nieba spojrzymy z tej perspektywy, kiedy już nie będziemy mieli blokady cielesnej i my spojrzymy, to będziemy, wow, co to w ogóle ze zewnątrz jest? Nie wiem, czy wy zauważyliście, że to jest napisane w Biblii, że przed anioł jego związał. Jeden anioł. Ty. Ha! Jeden anioł mu zwiąże. Podejdzie, weźmie go, spacyfikuje jakiś przy ciebie tam niebiański policjant, przy ciebie załe na ziemię, skuje, wrzuci go na 1000 lat do studni. Jeden anioł! Spójrzmy na to teraz. Bez przesady. No, nie. Jest szok. To trzeba dobrze czytać Pismo. Piąta rzecz to jest to, że on jest pokonany przez Jezusa. Dlaczego my możemy o nim tak mówić dzisiaj? Bo on jest pokonany przez Jezusa. Pokonany. Szatan jest pokonanym wrogiem. A to pokonanie polega na tym, że my zostaliśmy wyniesieni ponad szatanem. Wyniesieni. To nie jest tak, że on został poniżony pod naszymi stopami, tylko my zostaliśmy wyniesieni nad niego. My jesteśmy nad nim. My w Chrystusie Jezusie jesteśmy nad szatanem. I musimy nad nim panować. Problem chrześcijan polega kolejny na tym, że jak już się dowiedzą, że on jest taki mały, to mówią, to teraz nie musimy nic już robić. Musisz panować nad nim. Rozumiesz? Mrówki też są małe, a mogą ci splądrować dom. Zgadza się? Po prostu. Są szczury, które też są małe, tak? Ale potrafią ci zniszczyć życie. Ale one są małe, każdego z nich rozdepczesz nogą. Tylko trzeba teraz odpowiedniej techniki. Tak? I trzeba za to się brać. Brać się za to. Tak? Czyli jesteśmy nad nim,
aby nad nim panować. Szósta rzecz to jest to, że on skończy w Gehennie. Tak mówi Słowo Boże, skończy w Gehennie. Czyli końcem jego jest druga śmierć. To w ogóle jest, jakby koniec szatana jest określony jasno i konkretnie. Tu nie ma czegoś takiego, że on zostanie gdzieś w jakimś miejscu zwycięstwa. Siódma rzecz to jest to, że jest inteligentny, jak powiedziałem. Jest bardzo inteligentny. Najinteligentniejszy z nas wszystkich. Jest inteligentniejszy od każdego, najbardziej inteligentnego człowieka na świecie. Ale nie jest wszechmogący. Nie jest wszędzie obecny, nie jest wszystko wiedzący i nie zna twoich myśli. Rozumiesz, o co chodzi z diabłem? Nie jest wszechmogący, nie jest wszędzie obecny, nie jest wszystko wiedzący i nie zna twoich myśli. Szatan nie ma tych rzeczy. To właśnie chrześcijanie mówią, szatan w ogóle zna moje myśli, on wie, co ja myślę. Ja mówię, szatan nie wie, co myślisz. Ale jest tak inteligentny, że jest w stanie tak podpuścić, rozumiesz? Żebyś całe swoje życie, tak, położył przed nim i on będzie doskonale wiedział, jak się ma poruszać. To jest manipulator, cwaniak. Rozumiecie? W moim mieście, w malutkim mieście, w którym mieszkam, mieszkał kiedyś człowiek, który był psychopatą. Od 79 roku gwałcił, mordował, robił różne rzeczy. Straszne rzeczy robił ten człowiek. Ale był tak inteligentny, miał 146 lat. Geniusz, na zasadzie. Zabił 4 osoby, przynajmniej, o których ja wiem, że je zabił. Gwałcił kobiety. Był po prostu, kretynem. Skończył, zresztą, słuchajcie, wyszedł z więzienia po wielu, wielu latach i poszedł zgwałcić kolejną kobietę. Miał 60 parę lat. On w ogóle już, rozumiesz, biła mu siekierę w głowę i zginął. Podczas tego, jak tam chciał go zgwałcić. Ale był tak inteligentny pacjent. Słuchajcie, w 79 roku ten człowiek zgwałcił pewną kobietę razem z innymi takimi ludźmi i ją zamordował. Za pomocą zbitej butelki, tak, wyciął jej narządy lodne. Dostał karę śmierci za to w 79 roku. Ale jego inteligencja dalej była jego inteligencją. Zobaczcie, zwyrodniale z takiego rzeczy. Co robi? Idzie do celi dwuosobowej, zamykają go w dwuosobowej celi. Zabija współwięźnia. Wiecie, dlaczego zabija współwięźnia? Ponieważ muszą rozpocząć nowy proces. Prawo jest takie, że nie mogli dokonać kary śmierci, jeśli nie był zakończony kolejny proces. A więc istnieje coś takiego, tak? Że mógłby zabijać systematycznie kogoś i nigdy by nie został skazany na karę śmierci w polskim prawie. Musieliby mu uniemożliwić zabicie kogoś. A zabić kogoś jest łatwiej w ogóle, niż kogoś wyleczyć. Jest bardzo prosto zabić drugiego człowieka. Jesteśmy 70% wody. No to łatwa rzecz zabić. Zabija tego więźnia. Kierują go do szpitala psychiatrycznego. Rozumiecie? Jest wstrzymane wykonanie kary śmierci na nim. Jest rozpoczęty nowy proces i zaczynają go badać psychiatrycznie. Przez wiele miesięcy przebywa w szpitalu w Tworkach pod specjalnym nadzorem w Pruszkowie, tam koło Warszawy. Wtedy to zabija trzeci raz sanitariusza. Zabija sanitariusza. Dostaje artykuł 25, paragraf 1. Że ten artykuł mówi o tym, że nie może być skazany, tak, na więzienie nawet. Ponieważ stan jego psychiki jest taki, że może popełnić samobójstwo. Wychodzi na wolność. Po kolejnych 2 latach przebywania w szpitalu psychiatrycznym wypuścili go na wolność. Potrójnego mordercy. Wiecie dlaczego? Bo był inteligentny. Rozumiecie, o czym, co wam pokazuję? Tak działa diabeł. To nie jest... Zobaczcie. Normalnie jest zwykły człowiek. Tak? Gdybyśmy żyli w systemie bezprawia, ok? Po prostu ktoś by poszedł, strzelił mu w głowę i by wyrwał kwasę. Ale żyjąc w systemie prawa, gość przeleciał po prawie, bo był inteligentny. I diabeł wie, że żyje w systemie pewnych prawideł społecznych. Rozumiesz? Pewnych prawideł psychologicznych. I ślizga się od tysięcy lat, okłamując ludzi, że jest kimś, a tak naprawdę jest nikim. Tylko jest inteligentnym nikim.
To inteligentny nikt. I trzeba umieć przerwać pewien proces. Nie wolno być humanistą wobec diabła. Ok? Chrześcijanie nie rozumieją, że nie mogą być porządni wobec diabła. Tak mi się wydaje, kulturalni powinniśmy być. Przez to, że prawo było kulturalne dla tego gościa, tak? To zabijał sobie i zabijał i zabijał. I go nie mogli skazać. Szok. A więc ósma rzecz, masz nad nim absolutną władzę swoją. Nad szatanem masz absolutną władzę. A więc to, co się dzieje w twoim życiu związanego z szatanem, jest za to jesteś odpowiedzialny tylko i wyłącznie ty. I bardzo dobra nowina jest taka, że Bóg ci dał wszelką władzę. Druga mniej dobra nowina jest taka, że on ci nie będzie w tym pomagał. Ludzie mówią, Panie, zlikwiduj diabła z mojego życia. Bóg mówi, że ci dałem władzę. Władzę ci daję, no władzę, masz władzę nad szatanem. To sobie zadziałaj sobie. Panie, pomóż. Panie, wiesz, ty rozumiesz, co ludzie robią? I całe systemy są wobec tego uruchomione religijne. Panie, pomóż. Masz władzę! Ja w życiu nie widziałem policjanta, który by dzwonił do prezydenta podczas akcji jakiejś. Czy on goni złodzieja i on dzwoni do prezydenta państwa. Panie prezydencie, mam taką sprawę, goni złodzieja. Masz pałę? Mam. Masz broń? Mam. Masz radiowóz? Mam. Psa służbowego masz? Mam. Rusza. Co ci jeszcze potrzeba? Mojego dobrego słowa? Panie pomóż, cóż za bzdura. Mamy władzę nad diabłem. Co tu w ogóle rozumiesz dalej szukać, robić z niego? I mnie opracowanie przyszło. Przychodzą, byłem, mówię, bo jechałem do Krotoszyna, powiedzieli mi, że mam to. A Jasiński to mi jeszcze powiedział, że mam to i masz, ja odmawiam takie dokumentacje. Całe dokumentacje mam dokumentację na temat tego. Ja mówię, zobacz, jak to wygląda. Pychaj do Krotoszyna, pychaj do Jasińskiego. Przychodzisz do mnie w ogóle z dokumentacją, jak ty tego. A informacja jest taka, jesteś okłamany. Rozumiesz mnie? Okłamany. Ja z siebie demony wrzucałem, jak na rowerze jechałem. Tu się nie powiedział, taki jest demon w tobie. Ja w ogóle nie potrzebowałem, żeby dwa razy mi powiedział. Rozumiesz? Brałem autorytet, wychodził mi przez oczy, przez usta, uszy, człowieku, rozumiesz? Won! Nawet nie hamowałem. Tak? Przecież nie mam czasu na głupoty. Ja mam życie przed sobą. Kurczę, ludzie, a nie to, że ja się z demonami będę bujał teraz pół życia, że z demonami będę bujał. My nie możemy tak żyć. Okay? I ciągle trzeba do uwolnienia, tego trzeba uwolnić, tu mam otworzone oko, tu mnie to zamknęli, tu mnie oko takie zamknął Jasiński, tam mnie w Krotoszynie coś wyrzucili, to mnie zrobili, ja mówię, jak się czujesz? No bo mówi takie, mówię, człowieku, no spójrz na siebie, spójrz na siebie. Spójrz na siebie. Jesteś zamykniony. Ciągle widzisz demony wokół swojego życia. A ja nie widzę. A wiesz dlaczego? Bo je zidentyfikowałem. Nazwałem, tak? I urwałem łby. Ja nie mam czasu na takie życie. Bo tutaj tysiące ludzi idą do piekła. Tysiące ludzi do piekła idzie. Rozumiecie? Ja nie mam czasu się bujać z własnymi demonami, bo ja muszę wyrzucać demony z innych ludzi. Ja nie mam czasu na to, kurczę. Bo tu tak, gdziekolwiek wyjdziesz, tak, to zobaczysz ludzi zmanipulowanych od A do Z. Zmanipulowanych. Bo diabeł manipuluje. Kilka informacji podstawowych na temat demonów. Są to duchy, po pierwsze. Po drugie, pragną ciał i tylko za pomocą ciał mogą działać. Tylko za pomocą. Demon pozbawiony ciała to jest demon, który nie jest realnie aktywny. On takie w ogóle, wiecie, to są takie filmy science fiction, że tam jest jakiś demon i ten demon gdzieś tam sobie lata w powietrzu, jakiś duch nad czymś, rozumiecie? I on tam wpływa na wszystko. Demony potrzebują ciała. Bez ciał, bez ciała na tej ziemi się nic nie robi. Wiecie? Żeby mogła powstać trzecia rzesza, tak?
to demony potrzebowały pana Adolfa Hitlera. Pan Adolf Hitler to nie był demon, tak? To był zwykły człowiek, popaprany. I teraz w związku z tym, że on był tak popaprany, przyszły do niego demony, zaczęły od dziecka do jego życia przychodzić, zaproponowałem mu pewne rzeczy, on je przyjął jako własne i stworzył trzecią rzeczę. I rządził sobie trzecią rzeczą, tak? I narobił tego, co go narobił, czyli demony potrzebują ciała. Zawsze. Zawsze. One nie zrobią bomby atomowej, rozumiecie? One nie zbudowały krematoriów, bo one nie mają ciała. One potrzebowały ludzi do tego. A więc one potrzebują ciała, pragną ciała. Będę o tym dalej mówił. Dalej, po trzecie, nie mogą wejść do odrodzonego ducha. One nie mogą wejść w odrodzonego ducha człowieka. Czyli one w ludziach narodzonych z Bożego Ducha mogą przebywać tylko na wysokości ich psychiki. A w ducha nie mogą wejść. Ludzi wśród ludzi niewierzących mogą wchodzić w ich ducha. Kiedy człowiek ma w swoim duchu demony, to jest to człowiek opętany. Rzadko widujemy opętanych ludzi, nawet w świecie. A wśród wierzących w ogóle nie ma opętanych. Ja w swoim życiu widziałem jednego opętanego człowieka, takiego w bezpośrednim kontakcie. Tak? Reszta to byli zdemonizowani. Po czwarte, demony mogą opanować całą duszę i całe ciało, a więc nawet jeżeli ktoś jest narodzony z Bożego Ducha, to może być tak opanowany przez demony, że kończy w szpitalu psychiatrycznym. I też znam takich przypadków sporo. Odrodzony duch, mój znajomy, teraz znowu zaczyna troszkę do kościoła przychodzić więcej, był tak opanowany przez demony, że wywieźli go do szpitala psychiatrycznego i on opowiadał mi później pewne rzeczy, mówi: Artur, miałem zupełnie nieczynną psychikę, miałem zupełnie nieczynne ciało, ale wszystko rozeznawałem w duchu, ja to widziałem. Po prostu. Ja byłem na lekach, byłem nafaszerowany, po prostu, ale ja w duchu widziałem, ja w ogóle, ja się wewnątrz siebie łokimem w innych językach, szedłem, mi prowadzili mnie, mówi w kaftanie, ja widziałem w ogóle, co się dzieje wokół mnie. Wiecie, miałem rozeznajomy, ale duchowy człowiek, no. Ale tak do tego stopnia doprowadził swoją psychikę, do tego stopnia doprowadził swoje ciało, poszedł w grzech, poszedł różne rzeczy, demony, załadowały mu się tak do życia, że skończył się. Po piąte, demony muszą mieć Twoją zgodę, żeby wejść do Twojego życia. One nie wejdą bez Twojej zgody, świadomej lub nie, bo to nie chodzi o to, że ty jesteś świadomy. Muszą mieć jakąś Twoją zgodę. Po szóste, masz nad nimi zupełną władzę w Twoim życiu. Nie ma takiego demona, nad którym nie władasz. Dokładnie tak samo, jak nad szatanem samym. Po siódme, wyrzucasz je słowem. One po prostu muszą się Ciebie słuchać. Demony muszą się Ciebie słuchać. Jeżeli ktoś mówi, nie słucha się mnie demon, ja mówię, nieprawda, demon musi się słuchać. Jesteś oszukiwany, demon musi się Ciebie słuchać. I teraz tak, przyjaciele, powiem Wam szerzej na temat demonów i hierarchii. Księga Ezechiela 28:1-10, ja nie będę tego czytał, bo to są długie takie kawałki. Ale księga Ezechiela, jeśli to sobie, to będziecie sobie mówić, to studiujemy w domu. Księga Ezechiela 28:1-10. To jest tekst mówiący o człowieku. Tam jest... Tu jest mowa o księciu Tyru. I tu jest mowa o człowieku. Natomiast 28:11-19 jest mowa o królu Tyru. I tu jest mowa o demonicznej zwierzchności, która była na tym człowieku. A więc widzimy bardzo ważną kwestię, że diabeł, on funkcjonuje w związku z ludźmi i nawet w tych wysokich stanowiskach, czyli wszystko to, co złego się dzieje na ziemi za pomocą ludzi, to nad tym panują jakieś demoniczne siły. Krótko powiedziawszy, wszystko na tej ziemi, wszelkie zło, które jest, ono w sposób pośredni lub bezpośredni jest wynikiem działań demonicznych sił. Tak to po prostu działa. I czytaliśmy się wcześniej w Księdze Izajasza o tym, w jaki sposób szatan zostaje wyeliminowany z funkcjonowania nieba. Kilka słów głębiej na ten temat. Szatan jest postacią,
która zostaje stworzona przez Boga, oczywiście nie jako szatan, ale jako archanioł, na równym poziomie z archaniołem Michałem, z archaniołem Gabrielem. Jest trzech archaniołów odpowiedzialnych za wszechświat, za jakby władzę wykonawczą we wszechświecie. Jak powiedziałem wcześniej, nie są to najwyższe byty anielskie. Są nad nimi jeszcze dwie kontemplacje innych bytów. Są tam chyba trony, o ile pamiętam, i panowane. Są tam nad nimi jeszcze. Czyli szatan nie jest, Lucyfer w tym czasie nie jest kimś największym. Ale wraz z Michałem i z Gabrielem, oni mają w swojej jurysdykcji w zasadzie kosmos nam znany. I w tej części, którą ma Lucyfer, jest Ziemia. Na tym terenie jest Ziemia. Ziemia jest przedziwnym miejscem, jest miejscem stworzonym, i mówimy o cały czas, zanim zostaje stworzony człowiek. Człowieka jeszcze nie ma na Ziemi. Ziemia jest przedziwnym miejscem, bo Ziemia, w ogóle wiecie, Ziemia została stworzona na miejsce uwielbienia dla Boga. Od początku. Taki był cel w ogóle stworzenia Ziemi. Dlatego szatan, jeszcze wcześniej nie będąc szatanem, Lucyfer, jak czytaliśmy w Księdze Izajasza, on był obdarowany umiejętnościami związanymi ze sztuką. To był sztukmistrz. To był tak naprawdę lider uwielbienia. To była postać, która była mega muzykalna. To była postać, która była związana z każdą formą sztuki, gdzie sztuka pochodzi od Boga. Bóg wymyślił sztukę. Jakby sztuka jest w Bogu. Sztuka jest w Bogu. Bóg to jest poeta, Bóg to jest muzyk. Wiecie, Bóg to jest taka postać też. Nie tylko, ale też. Jest to wszystko jest z Boga. Jakby szatan był odpowiedzialny, Lucyfer był odpowiedzialny za manifestację sztuki. Gdzie w centrum tego było uwielbienie dla Boga. I on w swojej jurysdykcji miał ziemię, a ziemia była miejscem uwalniania chwały dla samego wielkiego Boga. I wiecie, kiedy zaczynamy czytać Biblię, jest napisane, że Bóg stworzył niebo i ziemię, a ziemia była pustkowiem i chaosem, to te słowo była jest mylnie ujęte, bo tam nie ma napisane była, tylko stała się. Ziemia stała się. Bo to właśnie tak przetłumaczono, bo ludzie nie mogli sobie tego powiedzieć, jak to stała się. No stała się, tak jest hebrajskie słowo tam użyte. I koniec. I stała się to hu-bu-hu. Czyli bo jest napisane, że ona była pustkowiem i chaosem, jest napisane, stała się to hu-bu-hu. I słowo to hu-bu-hu oznacza totalne zniszczenie. Czyli Biblia pokazuje nam bardzo prostą rzecz, że Bóg nie stworzył ziemi w sposób niedoskonały. Ona stworzona została w sposób doskonały przez Boga, natomiast ona została zniszczona w pewnym momencie. Dlaczego ona została zniszczona? Jak ona została zniszczona? A to, że ona została zniszczona, jest ciekawie ujęte w pierwszej księdze Mojżeszowej, w 1:28, jest tak. I błogosławił im Pan i rzekł do nich, rozradzajcie się, rozradzajcie i napełniajcie ziemię. I te słowo, napełniajcie ziemię, znowu nie jest pewne, bo kiedy z hebrajskiego czytasz, to tam jest napisane, że zapełniajcie ją na nowo. Czyli Bóg potem tworzy ludzi na ziemi i mówi, zapełniajcie ją na nowo, że ona była kiedyś zapełniona, ta ziemia. Czyli Bóg stwarza ziemię i ta ziemia, ona jest czynną formułą, ona żyje. To nie jest coś takiego, pamiętajcie, ludzi nie ma, jeszcze w ogóle tam ludzi nie ma. Ale ona żyje, ta ziemia. Ta ziemia żyje. I teraz następuje bunt szatana. Szatan się buntuje. Czemu szatan się buntuje? Bóg jedynie wie, dlaczego on się zbuntował. To można wiele wyciągać wniosków, że dlaczego on się zbuntował, co się stało w tym. Wiecie, jest często wiele pytań, jak to Bóg stworzył postać, która się zbuntowała. Jak to Bóg wiedział, że się zbuntuje? No oczywiście, że wiedział, no nie ma rzeczy, których Bóg nie wiedział, on wiedział, że się zbuntuje, ale czemu on się zbuntował? No bo miał wolną wolę, bo Bóg w ogóle stwarza istoty o wolnej woli. Bóg wszystkich aniołów obdarzył wolną wolą. Aniołowie to nie są roboty, to oni mają wolną wolę. Dlatego szatan, mając wolną wolę, tak,
mógł zacząć podejmować pewne decyzje. Uważam, że Satan nie podejmował tych decyzji od razu. On raptem się odsunął któregoś dnia, mówił, wow, będę się z Bogiem tam na tronie siedział. Ja przypuszczam, że to miliardy lat trwało, ludzie, że te myśli w ogóle w nim były, w nim żyły. Ja wierzę też w to, że on przygotowywał, bo to jest strateg. Jak powiedziałem, to jest czysty intelekt, on przygotowywał pewne zjawisko i to zjawisko w jego mniemaniu miało doprowadzić do tego, że on stanie się Bogiem. On chciał z Bogiem rządzić, wejść w miejsce zarządu z Bogiem. W ogóle wiesz, to wariat, kurczę. Już pomijając w ogóle wszystko, nie? Ale zero jakiegoś takiego, dla mnie zero logiki, no ale okej, okay, to nieważne, ja nie mogę w swoich kategoriach tego rozpatrywać, nie śpię o. Ja nie śpię się domyślać, co on myślał, bo ja nie wiem tego. Coś takiego spowodowało, jest jedno zagadnienie, które cały czas mi brzmi w uszach, co mogło spowodować myśli, które zaczęły w szatanie pracować. Wiecie, kiedyś dorwałem takie legendy żydowskie. Lata temu sobie zacząłem w tych legendach grzebać. I zacząłem tam, i znaleziono pewne manuskrypty bardzo stare, które nie są dołączone do Pisma Świętego, zresztą wiele rzeczy nie jest dołączone do Pisma Świętego. Tak zdecydowała kiedyś pewna grupa ludzi. Nie wiem, czy byli nawróceni, czy nie byli nawróceni, ale tak zdecydowali. To byli mnisi prawosławni, którzy doszli do wniosku, że tylko te rzeczy w Biblii będą, innych nie będzie, ale okej, okay, pomijam. Pewne takie legendy, które opisują pewne ciekawe zjawisko. Otóż, wiecie, ja wierzę, że Bóg, że to jest doskonała postać, ma doskonałe toki myślowe. I ja wierzę, że to, co się zaczęło dziać w umyśle szatana, było związane z tym, że Bóg zaczął ujawniać chęć stworzenia ludzi. Bo człowiek jest przeciwnym produktem. Jesteśmy jedyną formą na obraz i podobieństwo Boga, wiecie? Aniołowie nie są na jego obraz i podobieństwo. Aniołowie są bardzo dziwni. Wiecie, jak opisuje nam Biblia aniołów, w ogóle dlaczego aniołowie najczęściej przychodzą pod postacią ludzką? No dlatego, że ich wygląd jest straszny. Anioł to nie jest jakaś, wiecie, bo dzisiaj to aniołki nam się przedstawia jako takie, nie wiadomo, czy to facet, czy to mężczyzna, czy to kobieta, to takie niby to dziecko, niby nie dziecko, niby jakiś aniołek, a rozumiesz, takie to lata, takie ufryzowane coś i pupa goła i nie wiadomo, do czego to przyporządkowane, aniołek. Więc wiecie, jak Pismo Święte opisuje nam aniołów, no to wiecie, okazuje się, że mają po cztery twarze. Jedna ludzka, druga wołu, trzecia orła, czwarta jeszcze lwa jakiegoś, jedno kopyto mają, sześć skrzydeł, w ogóle wiesz, to jest szok tam. Takie coś się pojawia, taki anioł Boży. I to normalnie, taka normalna psychika ludzka, to nie wytrzymuje ciśnienia, w ogóle widząc takie zjawisko. Tak? To jest straszne. Oni mają... W pewnym momencie jest taki motyw w Biblii, że ktoś pyta na anioła, jakie masz imię. On mówi, nie pyta mnie o moje imię, ono jest dziwne. To słowo dziwne to określa, że jest tak dziwne, tak, że nie pojmiesz go. Bo to jakie to może być dziwne imię? Że jak nie pojmę? No kurczę, no, ja sobie nie wyobrażam takiego sformułowania, którego ja nie pojmę. Tak? Ale tak anioł, to dziwne imię. To dziwne postacie są w ogóle. A więc aniołowie nie są na obraz Boga. A teraz Bóg raptem zaczyna uwalniać pewną myśl, tak, która jest widoczna dla bytów anielskich, tak, stworzy człowieka. No i wiecie, ze stworzeniem człowieka to też nie było, bo my przyglądamy się, Bóg stworzył człowieka i to my patrzymy, że to tak przyszedł, jest człowiek. Tak? To jest nie tak do końca, że jest człowiek. Wiecie, Bóg stwarzał różne rzeczy, które miały zaistnieć, a nie zaistniały. Bo to nie wytrzymało pewnego ciśnienia rzeczywistości. Dzisiaj się odnajduje różne jakieś takie, nie wiadomo, czy to jest małpa, czy to jest człowiek, wiecie, naukowcy nad tym pracują i mówią, wiecie, Darwin zaczął tutaj jakieś głupoty, jakieś, wiecie, wymyślać, tam się człowiek z małpy powstał. I człowiek nie powstał z małpy, tylko człowieka stworzył Bóg. Tylko, że jak on tego człowieka stworzył, to jest w ogóle tajemnicza historia. Wiecie, bo my to bierzemy, on tak stworzył Adama, Ewę, ale to jest już jakiś wycinek czasowy. Bo my widzimy, że dzisiaj archeolodzy odkopują takie stworzenia, które nie wiadomo do czego ich przyporządkować. To nie były zwierzęta, to nie byli ludzie też. Co to było? W ogóle ciekawe. A co to było ze zjawiskiem? Ale teraz ta myśl, która zaczyna szatanowi w głowie
krążyć, powoduje, że on podejmuje decyzję o ataku, tak, na tron Boga. No skutek jest taki, jaki jest. On odpada, wypada w ogóle stamtąd. Pociąga za sobą mniej więcej 30 parę procent rebeliantów, którzy razem z nim brali udział w tym buncie. Tak? I co? I gdzie on spada? Na ziemię. Jakby gdzie on się zaczyna znajdować? Na ziemi. Bo ziemia to był punkt dowodzenia diabła. To on z tej ziemi rządził w ogóle tym wszystkim. Rozumiecie, dlaczego ziemia jest taka ważna? Ja jestem w ogóle bardzo daleki, bo mnie ludzie pytają, ty myślisz, że są jakieś cywilizacje, różne rzeczy. Ja nie wiem, czy są przy mnie. Ja nie wiem, ja mówię, mam takie zagadki w swojej głowie, czy są jakieś inne cywilizacje, czy nie, bo ja na przykład mam napisane, że my będziemy po powrocie Kościoła tutaj na ziemi rządzić narodami. Jakimi narodami jesteśmy? Jakimi będziemy narodami? Przez cały Kościół, tak, to my. Narodzeni z Bożego Ducha ludzie, wypełnieni Duchem Świętym, z Chrystusem na czele, rozumiesz? Reszta po prostu jest pozawijana, tak? Nie ma w ogóle tam reszty, reszta siedzi, jeszcze się w ogóle nie odrodziła, tak? Na sąd nawet nie powstali, bo to muszą powstać na sąd, dostać ciała, potem pójdą do Gehenny, czyli my jesteśmy tutaj, no i kim mamy rządzić? No kim nam, tak? To są takie pytania, chrześcijanie do końca sobie zadali, no kim będziemy rządzić? Dlatego wiesz, ja jestem daleki od myślenia, że my to jesteśmy jedyni, w ogóle to jest arogancja. Ja nie wiem, co tam jest jeszcze w tym całym wszechświecie i co Bóg tam narobił. Ja nie wiem. Tak. Wiem, bo mówię, szerokość i potęga działań Boga jest dużo większa niż moja w ogóle percepcja i oglądalność rzeczy. I nikt nie może powiedzieć, że Bóg to zrobił, to udziubiemy teraz się tutaj w tym, to taki Bóg. To Bóg jest Bóg. Bóg to jest Bóg. To jest postać, która po prostu ma taki rozmach, rozumiesz, się w głowie nie mieści. Tylko wystarczy w niebo spojrzeć, bo groma tyle gwiazd. Kaza to słońce. Po co to zrobić? Czy to można jedno słońce zrobić, jedną ziemię? Rozumiesz, co chodzi? Jeden jakiś tam księżyc, skręcimy się wokoło tego całego interesa, po co ta reszta? Czaj te gwiazdy nie świecą dobrze, a nic nie robią. Daleko to człowieku, miliardy jakieś kilometrów, tam trzeba lecieć, to by się dinozaury zestarzały. Wiesz, o co chodzi? W ogóle po co to wszystko? To taki Bóg jest. To jest Bóg. To Bóg. Ja im dłużej znam tego Boga, tym bardziej pokornie podchodzę do tego osoby. To Bóg jest. No ale on się buntuje, odpada, spada na ziemię. Słuchajcie, to jest w ogóle ciekawa rzecz. Około 66 milionów lat temu na ziemię coś uderzyło. I w wyniku tego przynajmniej 75% życia na ziemi zostało zniszczone. To są wykłady naukowe. I ludzie mówią, spadł meteoryt na ziemię. 75% życia zniknęło. Wiecie, między pierwszym a drugim wersetem Biblii mogły minąć miliardy lat. Ja cię słucham chrześcijan, którzy mówią, Pan stworzył 6 dni niebo i ziemię, 7 dnia odpoczął. Gdy słowo honoru tak masz, mówię. I to, że on w niedzielę odpoczął jeszcze. Tak masz. Odpoczął w ogóle jeszcze w ogóle po tym wszystkim. Jak ja słucham niektórych ludzi dzisiaj, ja mówię w ogóle. Jestem w szoku. Bo tak jest napisane w piśmie. Ja mówię, weź. W piśmie jest w ogóle dwie rzeczy napisane. Trzeba umieć przeczytać to piśmo. Mogły minąć miliardy lat między pierwszym a drugim wersetem Biblii. Wiecie, w epoce dinozaurów żyły jakieś istoty i dowodzą tego takie obrazy umieszczone na tzw. kamieniach skica, przedstawiające jakieś postacie jeżdżące na dinozaurach. Jakie postacie mogą jeździć na dinozaurach? Czy to nie byli ludzie? Czy ludzie nie byli? Ci ludzie próbują to złożyć do kupy, że wtedy to żyły dinozaury, to żyli też ludzie nie żyli. To nie tak działa. A więc skąd te rysunki, skąd te rzeczy? Przyjaciele, 66 tam powiedzmy milionów lat temu, to nastąpił bunt w niebie. Bunt. I szatan i 30% aniołów odpadło od Boga. I oni spadli na ziemię.
I ziemia stała się tohu bohu. Ziemia została totalnie zniszczona. To było, wiecie, to był on spadł na ziemię jak wściekły byk. Wiecie, co ma diabeł, co ma do siebie? To jest morderca. To jest morderca. Jest napisane w Ewangelii Jana, że on przychodzi tylko po to, aby kraść, zażynać i wytracać. On nie przychodzi, żeby z tobą sobie pogawędkę. On chce cię zabić. To jest tego rodzaju psychol. Słaby, ale psychol. Ok? Słaby w porównaniu do tego, co zrobił Jezus, w stosunku do Jezusa i nas w Jezusie, bo my jesteśmy w Jezusie. Ale coś wam powiem, on wcale nie jest taki słaby w stosunku do tych, którzy nie są w Jezusie. Bo z tymi, którzy nie są w Jezusie, to on robi co chce. Ok? Co chce. Co chce. Człowiek poza Chrystusem nie ma absolutnie żadnego wpływu na szatana. Stąd tyle na świecie jest strasznych rzeczy. To są straszne rzeczy. Po prostu. Straszne rzeczy. On do tego stopnia doprowadza ludzi. Jak można doprowadzić człowieka? Co trzeba mieć w głowie, posłuchajcie, żeby doprowadzić człowieka do masowego gwałcenia i mordowania dzieci? Co to w ogóle jest? Zobaczcie, jaki by nie był człowiek, jaki by nie był zły, ok? To pewne rzeczy człowiekowi w ogóle nie przyjdą do głowy. Rozumiem? To są wpływy bytów demonicznych, żeby mordować ludzi i ich zjadać na przykład. No kurczę. To w ogóle niemożliwe jest dla normalnego umysłu. A więc ludzie poza Chrystusem nie mają żadnej władzy nad diabłem. Przyjaciele, ja będę za chwilę wam mówił, jak funkcjonują demony. Natomiast też, żebyście zrozumieli bardzo ważną kwestię. Zanim na ziemi został stworzony człowiek, żyło na tej ziemi pokolenie przedadamowe. Oni żyli przed Adamem. To były byty jakieś. To nie byli ludzie, to były postacie podobne do ludzi, ponieważ dzisiaj wielokrotnie ich ciała są odnajdowywane przez archeologów. Rozumiecie? To żyło na ziemi tutaj. I my nie możemy powiedzieć, że nie żyło. I my nie możemy powiedzieć, że Australopitek to była małpa. Rozumiesz? Bo to nie była małpa, to było coś. Dlatego to jest nazwane Australopitek. To nie był człowiek, ale to też nie było zwierzę. Rozumiesz? Bo żadne zwierzę, na przykład, nie zakłada sobie, na przykład, szmaty na tyłek. No przepraszam. Czemu zwierzę miałoby to robić? Ja jeszcze nie spotkałem takiego zwierzęcia, które by się dekorowało, na przykład. Może być niesamowita małpa, wiesz o co chodzi, niesamowita rzecz, ale ona w życiu, na przykład, nie zrobi sobie make-upu, tak? Daj pod siebie małpie, proszę ciebie, coś do malowania, zobacz, co ona wyrabia. Zwierzęta nie mają pewnych funkcji, a te stworzenia miały różne funkcje. One też produkowały pewne rzeczy. Posługiwały się pewnymi narzędziami naszych zwierzęta. To było pokolenie przedadamowe. To jest porysowane po ścianach, jak to jeździło na dinozaurach i różnych innych rzeczach. Rozumiecie? Musimy poszerzyć nasze myślenie. I to było w jurysdykcji diabła, kiedy był jeszcze aniołem. On z ziemi rządził, tak, 1/3 wszechświata znanego nam za pomocą 30 paru % aniołów i pokolenia przedadamowego. On tym rządził. I teraz tak, za diabłem poszli ci aniołowie, którzy byli pod jego jurysdykcją i całe pokolenie przedadamowe, które mieszkało na ziemi, bo ono się słuchało diabła jak Boga. W ogóle wiecie, jak Bóg deleguje władzę? On deleguje władzę na zasadach autorytetu bezpośredniego. To znaczy, zauważcie jedną rzecz, że Bóg, dzisiaj jesteśmy narodzeni z Bożego Ducha i wchodzimy w autorytecie Jezusa. Jesteśmy na tej ziemi jak Bóg z wyjątkiem bóstwa. Rozumiecie, co ja mówię? Tak to działa, jak Bóg z wyjątkiem bóstwa. Rozumiesz? To jest tak, jak Bóg posyła Aarona i Mojżesza do Faraona i mówi tak. A Aaron będzie jako prorok, a ty będziesz Mojżesz jako Bóg. Takie macie robotę.
Ty będziesz Mojżesz Bóg, a ty będziesz Aaron jego prorok. A mówi, a ja się wycofuję. I on tak robi. W ogóle wiecie, o co chodzi. My nie mamy mówić, że to Bóg zarządza czymś. To my zarządzamy w imieniu Boga. On tak delegował władzę. I dokładnie taka sama delegacja władzy była w Lucyferze. Czyli on był dla tego pokolenia przedadamowego jak Bóg. Oni nie mieli kontaktu z Bogiem. Oni mieli kontakt z Lucyferem, który był aniołem Boga. Miał delegowaną władzę. Delegowaną władzę. Był jak kapłan. Lucyfer był jak kapłan. Dlatego też dwie największe bronie szatana dzisiaj, tak? To jest religia. Rozumiecie? I humanizm. Przecież Lucyfer to kapłan. Kapłan. Dlatego tak świetnie się porusza w enklawach religii. Rozumiecie? Przecież to jest człowiek. I teraz w Biblii odnajdujemy dwie nazwy na słowo demon. Greckie słowo daimon i greckie słowo daimonion. To są dwa różne słowa. I słowo daimon odnosi się do zbuntowanych aniołów, które poszły za szatanem. Natomiast słowo daimonion odnosi się do duchów pokolenia przedadamowego. 90% demonów, które wyrzucamy, to nie są zbuntowani aniołowie. Tylko to są byty duchowe, które mieszkały w pokoleniu przedadamowym. One zostały pozbawione ciał, stąd one tak pragną ciał. Aniołowie Boże brzydzą się naszymi ciałami. Co to jest w ogóle dla anioła wejść w ciało człowieka? Rozumiesz, o czym ja mówię? 100% intelektu, podkreślam, ma teraz wejść do ciała, tak, które używa 6% mózgu. To tak jak ty, tak, byś wszedł w mrówkę i chciał zrealizować swój sukces życiowy. Kropla deszczu może cię zabić. Żaden anioł, nawet zbuntowany, tak, nie chce mieszkać w ciele człowieka. Rozumiecie? Nie chce mieszkać. Ale pokolenie przedadamowe, duchy pokolenia przedadamowego, one pragną ciała. One pragną, je ciała kręcą. Rozumiecie? Kręcą je ciała. Ciało jest czymś, czego one są pozbawione. Kiedyś one miały ciała podobne do naszych. Żyły w tych ciałach. Ale dzisiaj zostały tych ciał pozbawione, ponieważ poszły za szatanem. Tak? I w wyniku tego ich ciała zostały unicestwione. Gniew Boży, który został uwolniony przeciwko szatanowi, doprowadził do pewnych zjawisk. Pierwsze zjawisko to było takie, że szatan i zbuntowani aniołowie odpadli od obecności Bożej. Jakby rozumiecie? Jakby puściły im pewne rzeczy, oni odpadli, jakby pewne pasy im puściły, oni odpadli od Boga. A drugie to było to, że pokolenie przedadamowe umarło w ciałach, ale nie w duchach. Bo duchy są jakie? I my dzisiaj mamy do czynienia z demonicznymi siłami, tak? Które w większości przypadków są pokoleniem przedadamowym. Stąd te duchy są takie perwersyjne. Rozumiecie? Stąd te duchy są takie obrzydliwe. Stąd te duchy chcą robić takie, a nie inne rzeczy. Któremu aniołowi przyszło do głowy, żeby grać? Wyobraźcie sobie anioł. Teraz wyobraź sobie anioła, nawet upadłeś. I że na przykład on chce się upijać. To ciało chce się upijać. Ciało fizyczne chce się upijać. I pokolenie przedadamowe miało ciała. I te ciała, tak? Dzisiaj te ciała, dla nich to są nasze ciała. One chcą żyć w naszych ciałach. One chcą żyć, dlatego są jak muchy. Rozumiecie, są jak robaki, które notorycznie się wdzierają do naszego życia. To nie jest tak, że każdy demon, który przychodzi do naszego życia, to ma jakieś zadanie do wykonania. To nie tak działa. Najczęściej one chcą po prostu nas posiąść i w nas żyć, bo nie mają własnych ciał. To są złodzieje. Tak? To wewnętrzni gwałciciele.
Oni chcą opanowywać Ciebie i wywoływać różnego rodzaju, i korzystać z Twojej fizjologii, aby realizować swoje pragnienia i swoje marzenia. List do Efezjan 6:12 pokazuje nam cztery formuły, inaczej, cztery poziomy hierarchii demonicznej, z którą mamy do czynienia tutaj na Ziemi. Najniżej są nadziemskie władze. To jest odwrotnie tam pokazywane. Najniżsi to są nadziemskie władze. Inaczej zwani początkowymi. Oryginał mówi początkowi. I to jest właśnie pokolenie przed Adamowym. Początkowo. Następnie są to zwierzchności. Inaczej władcy mogący. Dokładnie ten mogący. Po trzecie, władcy świata ciemności, czyli rządcy światowego porządku ciemności. I czwarta hierarchia, złe duchy w okręgach niebieskich. Dokładnie oryginał mówi duchowi złośliwcy w niebiosach, czy też duchowi niegodziwcy, duchowi łajdacy w niebiosach. Nadziemskie władze, zwierzchności, władcy świata ciemności są tutaj na Ziemi. Złe duchy w okręgach niebieskich są w obszarze atmosfery ziemskiej, czyli w okręgu nieba, czyli na przestrzeni drugiego nieba. One nie funkcjonują na Ziemi, te czwarte. Pierwsze, czyli te najniższe, mogą żyć w ludziach i robią to bardzo chętnie. Ponieważ są to duchy pokolenia przedadamowego. Drugie i trzecie przebywają okresowo w ludziach, jeżeli muszą. To są duchy upadłych aniołów, czyli upadli aniołowie, i oni czasami są w ludziach. Rzadko, ale są. A więc my w 90% mamy do czynienia z tymi najbardziej podłymi, najbardziej prymitywnymi. Czasami zdarza się, że mamy do czynienia z jakimś zbuntowanym aniołem, który właśnie jest w człowieku lub też bezpośrednio wpływa na człowieka. Zazwyczaj natomiast, jeżeli wyrzucamy te podstawowe, tak, które przygotowują człowieka do użycia go przez te wyższe, tak? To te wyższe już się nie dotykają. Dlatego jest napisane, żebyśmy wyrzucali daimonion, a nie daimon. Tak mówi Pismo Święte. Wyrzucajcie daimonion. Zajmijcie się tymi podstawowymi. Wywalajcie te podstawowe. My najczęściej wyrzucamy podstawowe demoniczne siły. Podstawowe. Rzadko się zdarza, żebyśmy mieli do czynienia ze zwierzchnością. Wiecie, ja miałem czasem doświadczenie ze zwierzchnością. Czasem. Na przykład kiedyś się trafiło, że wyrzucaliśmy ducha Belzebuba. To jest zwierzchność. Belzebub to jest uzbuntowany anioł. To się zdarzyło, że mieliśmy taki, że mieliśmy taką rzecz. Na przykład raz. Tak to kiedyś. Tak? Na przykład Jezabel. Tak? Mówi się obo, mówi się, że dzisiaj się w różnych miejscach widzi Jezabel. Ja często patrzę na osoby, które rzekomo są pod wpływem ducha Jezabel. One koło Jezabel nie leżały nawet. Ja spotkałem trzy duchy Jezabel w życiu. Trzy razy miałem kontakt z duchem Jezabel. Taki był duch. Rozumiesz, ale ludzie, wyjdź duchu Jezabel. Ja patrzę na to, że mówię, ona w życiu nie ma Jezabel. Zobacz, jak ona mówi. Zobacz, jak ona funkcjonuje w przyszłości człowieku. Jezabel. Jezabel to jest zbuntowany anioł. To jest jedno ze zwierzchności. Czasem się to trafi, tak? Ale Jezabel to nie znaczy, że każda nieposłuszna żona to ona ma Jezabel. Ludzie myślą, że jak żona nie słucha się męża, to ona ma Jezabel. To są takie kretynizmy, wiecie, że się w głowie mieści. A więc my się mamy zająć wyrzucaniem demonów podstawowych. My nie musimy bawić się atakowanie w ogóle okręgów niebieskich, żeby demony z nami wyrzucać. Czasem my jesteśmy pobudzani na modlitwach wstawienniczych, żeby uderzać w zwierzchności, które są.
Ponieważ masowo zajmujemy się wyrzucaniem demonów pierwszego rzędu, tak? My uczymy dzieci, że mają demony wypędzać. To w ogóle rozumiesz, to w ogóle po prostu wypędzajcie demony. Tak? Wywalajcie je na zbitą mordę z ludzi, w ogóle z siebie, z ludzi, w ogóle wiecie. I teraz, kiedy my to robimy, to wchodząc w kolejną sferę autorytetu, my zaczynamy wpływać na okręgi niebieskie. I bywa, że jesteśmy pobudzani, aby rozkazywać pewnym demonicznym siłom znajdującym się w okręgach niebieskich, aby się wycofywały. Ale czemu my to robimy? Ponieważ my robimy rzeczy podstawowe. Czyli wywalamy te najniższe, głosimy Ewangelię, uzdrawiamy chorych, rozumiecie? Głosimy Chrystusa na podstawowym gruncie i my wtedy sobie stajemy w takim miejscu, gdzie nie ma już nic, co może nas ugryźć i mówimy teraz w imieniu Jezusa, zwierzmy za z miasta, musisz się usuwać. Rozumiesz? Stąd, pamiętacie, kiedy Jezus mówi tak, wysłał ich 72, żeby wypędzali demony, uzdrawiali chorych, wskrzeszali zmarłych. On ich wysłał. I teraz oni wracają, panie, demony są nam podległe, w ogóle wywalamy. A Jezus mówi, okej, zobaczcie, my się w ogóle nie dziwimy, to jest normalne, no przecież po to jesteście, żeby wywalać. Jesteście w miejsce moje, poselstwo sprawujecie, wywalacie demony, normalna sprawa. Mówi tak, widziałem, jak szatan spadł z nieba. I to jest w ogóle ciekawe zjawisko, na tym się wiele osób zastanawia, co Pan Jezus widział? Co On widział? To mówią, no bo to Jezus do nich mówi, że kiedyś szatan spadł z nieba. Ja mówię, ale po co im ta informacja? W ogóle niepotrzebna informacja. Jezus mówi, że miał objawienie, że zwierzchność demoniczna nad Judeą padła. Kiedy oni wywalali demony podstawowego rzędu, oni podcinali jakby nogi, rozumiecie, demonicznej zwierzchności nad Judeą. Coś wam powiem o Jezusie, może tego nie wiecie, a może wiecie. Jezus to był pragmatyk. Jezus wiedział, gdzie będzie ukrzyżowany. Jezus sobie przygotował grób pod zmartwychwstanie. Kiedy Jezus umierał na krzyżu, rozumiecie? On poprzedził to masowym mordem na demona. Rozumiecie, co Jezus zrobił? Jezus przez 3,5 roku rozwalał demoniczne siły nad Judeą. I tuż przed swoją śmiercią i zmartwychwstaniem powiedział, widziałem, jak zwierzchność runęła. Wiecie, co tam się stało? My myślimy, że zmartwychwstanie to było... Ludzie czasami to bajki, dużo bajek oglądają, mają bajki w głowach, że to po prostu wie, było takie, wiesz... On po prostu zmartwychwstanie, to było przygotowywane. Duch Święty przygotowywał wszystko. Jezus był gotowy. Te słowo, kiedy On wisi na krzyżu i mówi, oddaję ducha mego, tak? Wiesz, to słowo mówi o gotowości. On mówi, nikt mi go nie odbiera, w ogóle wiesz. Nikt. Ja sobie przygotowałem grunt. To był złożony proces tego zmartwychwstania. Demony na tym terenie były wykoszone. Rozumiecie? Wykoszone. Zwierzchność runęła. Doprowadziło to do tego, że w momencie jego śmierci na krzyżu, wiecie co się stało? Groby się pootwierały i ludzie zaczęli wstawać z martwych. Dlaczego? Bo zwierzchność żadna, demoniczna, tak? Nie trzymała już zaworów śmierci. Już nie trzymała tego. Rozumiecie? My nie możemy zwierzchności strącić do piekła. Zresztą one nie są w piekle. Nie możemy ich strącić. Ale kiedy my usuwamy daimonion, czyli te podstawowe, tak? Rozwalamy je, wypędzamy demony, uzdrawiamy chorych, głosimy Ewangelię, szerzymy Królestwo, to w miejscu, w którym robimy to masowo, tak? Zwierzchności terytorialne zaczynają słabnąć. One słabną, słabną. I co się zaczyna robić? Otwiera się na przykład teren, tak? Na to, aby nastąpiło przebudzenie. Bo zwierzchności słabną. Zwierzchności słabną. Zrozumcie, tylko to jest złożony proces. Pewien człowiek, który nazywa się Czupryna, jak to ma na imię? Jak? Sergiej Czupryna. Sergiej Czupryna to jest pastor mesjańskiego zboru na Ukrainie. I Sergiej Czupryna,
On był tutaj w Polsce raz czy dwa, chyba raz. I on próbował nas czegoś nauczyć w tym kraju, ale ten kraj w ogóle nie był przygotowany na tą nowość. Ten kraj był przygotowany na to, żeby przyjechać do niego i powiedzieć, przebudzenie wychodzi po prostu skądś tam już. A Czuprzyn na tym tak. Modliliśmy się 10 godzin, 20 godzin, 30 godzin, 40 godzin. Chyba w 70 której godzinie modlitwy wstał trup w kosmosowym mieście. I się zaczęło przebudzenie w mieście. Rozumiecie? Wstał trup. Proste historii. Czemu to robił? Wiecie, Czupryna to był człowiek, który kiedyś ćpał. I on umarł na melinie od narkotyków. Umarł. Ale miał matkę wierzącą. I ta matka cały czas trwała w modlitwie i rozwalała demoniczne siły na tym. I wiecie, on został wskrzeszony z martwych. A nie tylko został wskrzeszony z martwych, ale też AIDS, który miał, zniknął. On jeździ z takim, jeździł z takim świadectwem, że miał HIV-a, tak? Był chory na AIDS, a nie ma. I on pokazywał ludziom bardzo ważną kwestię. Jeżeli od spodu się rozwala rzecz, tak? Podcinamy je od spodu, tak? To te na górze muszą pójść. Tak jest drzewo. Drzewa nie tniesz na górze, tylko je tniesz na dole, tak? Po co je tniesz na dole? Żeby całe runęło. Po co wyrzucamy demony podstawowego rzędu? Żeby runęły zwierzchności. Te zwierzchności sobie potem znowu się wdrapią. Okay? Ale w czasie, kiedy one będą się wdrapywać, nie będą wpływać, tak jak wpływały, i będziemy mogli działać. Będziemy mogli wchodzić do szkół, będziemy mogli chodzić w miejsca, w których normalnie nie mogliśmy wchodzić. Dzisiaj w Polsce jest największa przychylność, tak, jak kiedykolwiek było. Ten kraj nigdy nie miał takiej przychylności. Wiecie czemu? Bo dzisiaj, jak nigdy dotąd w tym kraju, tak, są wypędzane demony podstawowego rzędu. W tym kraju nigdy nie wywalało się podstawowych demonów, tak jak się wywala. My notorycznie wypędzamy demony, wywalamy ich ludzi przez telefony, osobiście, rozumiesz, cały czas. Po co? Żeby podciąć spód. Tak? Głosimy Chrystusa. Uwalniamy. Uzdrawiamy. Tak? I wtedy to, co jest na górze, zaczyna padać. Bo to, co jest na górze, jest zależne od tego, co jest na dole. Bo to jest hierarchicznie ustawione. A więc nie skupiajmy się, żeby chronić demoniczne siły od razu, tylko weźmy się za to, żeby wyjść na ulicę, głosić Chrystusa, uzdrawiać chorych, wypędzać demony, rozumiesz? Rozwalać to od spodu, to góra będzie puszczać. Po prostu. Jaka jest działalność demonów? Mateusz 12, 43-45. Po pierwsze, demony chcą mieszkać w człowieku i wyrażać się przez niego. Mateusz 12, 43-45. Zapiszcie dalej, Efezjan 2:2. Gdy demony nie mogą mieszkać w człowieku, to chcą działać za pomocą człowieka z zewnątrz. Taka jest ich mentalność. I trzecia rzecz. To, o czym mówiłem, ale zapiszcie sobie werset Dzieje Apostolskie 10:38, że demony są odpowiedzialne bezpośrednio lub pośrednio za całe zło na ziemi. A pod Dzieje Apostolskie 10:38. Szybciutko następna rzecz. Charakterystyka demonów. Po pierwsze, są to osoby. One są osobowe, to nie są jakieś byty bezosobowe. Po drugie, mają umysł i emocje. Mają emocje, wbrew wszystkiemu. One potrafią cierpieć. Jest napisane, że demony drżą ze strachu na przykład. One się boją, mają emocje. Ja zawsze ludzi uczę, zacznij straszyć diabła. Przestań ulegać strachowi, tylko zacznij go straszyć. Diabła można wystraszyć, także ucieknąć. Tego stopnia będzie straszyć diabła. Następnie, nie mają miłości. Miłość jest absolutnie obca demonicznym siłom.
Żadna forma miłości. Jeśli miałbym powiedzieć, co panuje w piekle, to panuje tam czysty egocentryzm. To jest nieprawda, że demony wielbią diabła. One nienawidzą diabła. Oni tam wszyscy się nienawidzą w piekle. To jest jedna wielka nienawiść. W piekle ogólnie pojemny, tak to nazwijmy tę atmosferę demoniczną. Następnie demony zwodzą. Następnie dręczą. Kradną. Niszczą. Zabijają. Ogłupiają. Zaciemniają. Krzywdzą. Lubią grzech, zmuszają, manipulują i kłamią. I następna rzecz. Jak wchodzą demony? Efezjan 4,27. Jest napisane, żeby nie dawać przystępu diabłu. Tak? A więc musimy dać im przystęp, żeby weszli. W jaki sposób one wchodzą? Po pierwsze przez niewiedzę, czyli arogancja na poznanie. Demon przychodzi do ludzi, którzy nie wiedzą o różnych rzeczach. Po drugie przez grzech. Co to jest grzech? Harmateia, czyli robienie inaczej niż mówi Bóg. Nie mówmy o grzechu jedynie w jakiejś formie niemoralności czy czegoś w tym rodzaju. Grzech to każda rzecz, która jest inna niż mówi Bóg. Po trzecie, demony wchodzą przez traumatyczne przeżycia, psychiczne lub fizyczne. Raptem ktoś miał wypadek samochodowy, po wypadku samochodowym ten człowiek się już zmienił, jest inny. Przyszły demony do jego życia. Przeszedł ciężką chorobę, na przykład. Rozumiecie? Często mieliśmy przykłady takie, że modliłem się o ludzi, którzy przeżyli wojnę. Uwalniali ich od demonów, w związku z tym, co przeżyli. Było tak, że pokolenie, które wyrosło z rodziców, którzy przeżyli wojnę, miało demony te same, które ich rodzice. Po prostu, nie? A więc traumatyczne przeżycia. Po czwarte, załamania nerwowe. Różnego rodzaju załamania nerwowe. Otwierają furtkę dla demonów. Po piąte, wszelkie zmartwienia. Jakakolwiek forma zmartwień powoduje, że otwiera się furtka dla demonów. Po szóste, czerpanie z systemu tego świata, wzrok i słuch przede wszystkim. Czasami przez oglądanie jednego rodzaju filmów przychodzą demony. Ludzie nie rozumieją na przykład, że pornografia, ona... Z pornografią nie jest tak, że ktoś obejrzy film pornograficzny i on ma demona pornografii. To tak nie działa. Ale cykliczne oglądanie pornografii doprowadzi do tego, że zaczynają wchodzić tam duchy do życia człowieka. Ludzie horrory oglądają na przykład. Ja mówię, kurczę, co za mentalność, że się lubią bać ludzie. Bo bać się lubią, teraz oglądamy horror, wszyscy się powinni bać. Ja osobiście nie lubię się bać. W ogóle, rozumiecie? Wzrok i słuch. Dwa główne wejścia. Czy ty wiesz, że przez 15 minut gapisz się na reklamy codziennie na przykład, no nie? I ty robisz sobie taką wodę w mózgu, tak? Otwierasz się na różnego rodzaju byty demoniczne. Na przykład na demona manipulacji. Siódma rzecz, zabawy z magią. Również bycie na terytorium. Zabaw z magią, czyli zabaw z diabłem. Nie bawimy się z magią. Żadną. Ósma rzecz. Nieskładanie swojego ciała w ofierze. Kiedy nie podejmujemy decyzji, że na maksa żyjemy dla Boga, nie składamy swojego ciała na rzecz Królestwa, otwieramy się na demoniczne siły. Dziewiąta rzecz. Brak relacji z Bogiem. Jeżeli nie ma systematycznej relacji z Bogiem, nawet jeśli jesteś w służbie, nawet jeśli działasz w systemie Królestwa, ale zaniżasz swoją relację z Bogiem, tak? W różnoraki sposób otwierasz się na wiedzę. Dziesiąta rzecz. Rzucenie przekleństwa przez osobę mającą autorytet w twoim życiu lub przez czynnego sługę diabła.
Przekleństwo to jest, to są słowa uwalniające zatrzymanie wzrostu w życiu jakiegoś człowieka. Pierwszymi osobami, które działają w systemie przekleństwa, są rodzice na przykład. Rodzice najczęściej przeklinają swoje dzieci. Po prostu. Mężowie przeklinają swoje żony. Pracodawcy przeklinają swoich pracowników. Pastorzy i liderzy chrześcijańscy przeklinają ludzi, którzy są w ich kościołach. Każda forma autorytetu ma władzę, tak? Forma autorytetu, którą ty przyjmujesz, aby przekląć twoje życie lub też błogosławić twoje życie. Tak? Znany jest przypadek, że ojciec powiedział swojej córce w wieku tam 14 czy 13 lat, kiedy miała trądzik młodzieńczy, że ty całe życie będziesz pryszczaka. Dziewczyna była uwalniana z przekleństwa pokoleniowego. Rozumiecie? Następny znany przypadek człowieka, który miał od wielu lat wrzody na żołądku. Okazało się, że sam się przeklął jako autorytet do swojego życia. Ponieważ jego żona niedobrze gotowała, to bez przerwy mówił, że mówi, ja przez ciebie, tak? To się wykończy przez to twoje jedzenie. Wrzody na żołądku miał. Mnóstwo kobiet, które mają problemy z narządami rodnymi, przekleło się w czasie, kiedy miało pierwszą miesiączkę. Nie miały dobrych relacji z matkami czy z ojcami, nie zostało im to prawidłowo powiedziane. Nie miały takiego przekazu. Zrobił się u nich o pierwsze okresy, tak? One były z tego powodu zażenowane, nieszczęśliwe, przekleły się, mówiąc, że nie chcą tego mieć, że nie zgadzają się z tym. Ile my łamaliśmy takich przekleństw nad kobietami, które były bezpłodne, które miały torbiele na jajnikach, różne rzeczy. Po złamaniu przekleństwa torbiele znikały. A więc tak przychodzą demony. 11. rzecz to lęk. Lęk otwiera bardzo mocno furtki demoniczne. A długotrwały lęk to jest w ogóle zaproszenie diabła do swojego życia. 12. rzecz. Zły język. Swoim językiem zapraszamy demony do swojego życia, jeżeli źle językiem mówimy. Mamy mówić tak, jak mówi Słowo Boże. 13. rzecz. Przeciążenia psychofizyczne. Ludzie znajdujący się pod silnym wpływem długotrwałego stresu otwierają się na byty demoniczne. Przypomnijcie sobie Ezechiela, nie Ezechiela, tylko Eliasza. Eliasz, dzisiaj naukowcy dowodzą, że Eliasz miał stan depresyjny, miał depresję. I kiedy on miał taki stan, to Bóg do niego powiedział, idź wypocznij, dobrze zjedz i idź spać. Pamiętacie? A więc przeciążenia psychofizyczne. Odpoczynek jest czymś, czym się zamyka diabłu mordę. 14. rzecz. Stosunki seksualne i związki dusz. Będę o tym więcej mówił za dwa tygodnie, jak będzie szkoła. Stosunki seksualne są jak przepływ demoniczny. Jeżeli one są niezdrowe, są nieprawidłowe, tak? To jest jak przepływ demoniczny. Zawsze mówię, że dlatego między innymi życie seksualne zostało przyporządkowane tylko dla męża i żony, żeby uniknąć przepływu demonicznego. Pomimo, tam jest wiele innych czynników jeszcze z tym związanych. Ale wyobraź sobie, że jest człowiek, który miał stosunki seksualne z jakąś ilością ludzi. Tak? I poprzez każde z tych stosunków, poprzez każdego z tych ludzi, tak? Mógłby przepłynąć demoniczne siły do jego życia. I potem ten człowiek ma stosunki seksualne z innym człowiekiem. Tak? I te demony, które do niego przyszły, to przychodzą do tamtego. Czyli na przykład ludzie się dzisiaj dziwią, jak to jest możliwe, że raptem w kimś się, wiecie, jak uwalniam ludzi od na przykład homoseksualizmu. Ludzie mówią, ja mówię tak, opowiedz mi coś o tym. No ktoś mówi, no mówię, miałeś praktyki homoseksualne? Nie. No i tam mówi, nie. Mówię, to jakim sposobem ty masz zajawki homoseksualne? No i on mi zaczął opowiadać, że miał dużo relacji na przykład z prostytutkami. A prostytutki to miały mnóstwo relacji z innymi ludźmi, rozumiecie? Gdzie również byli i biseksualiści i tak dalej. I gość nie wie, skąd raptem się pojawiły zajawki homoseksualne. Są bardzo złożone rzeczy, również związki dusz.
Związek dusz to jest akt seksualny bez seksu. Związek duszy. To wcale nie potrzeba w ogóle, wiecie, flirt, tak, to jest seks bez seksu. I to jest taki sam nośnik, tak, jak ktoś by z kimś poszedł do łóżka. Czy flirtuje, czy poszedł do łóżka, to nie ma żadnego znaczenia, bo te same demoniczne siły mogą przyjść do człowieka. I ostatnia rzecz, przekleństwo pokoleniowe, czyli to, co się działo w naszych pokoleniach do tyłu, do trzeciego, czwartego pokolenia, może być furtkami demonicznymi do naszego życia. Stąd częste pytania, czym się zajmowała twoja babka, czy twoja matka nie siedziała w kultyzmie i to, i tam, i tak dalej. Następna rzecz. Jak postępować z demonami? Jaką 4.7? Podstawowa rzecz. Poddać się Bogu i przeciwstawić się diabłu. Dwie szyny. Poddajemy się Bogu, przeciwstawiamy się diabłu. Nie mylimy tych rzeczy, one ze sobą współgrają. Co to jest poddać się Bogu? To znaczy wejść w głęboką świadomość, kim jest Bóg dla ciebie, kim jesteś w Bogu i co możesz w związku z tym, że w tym Bogu jesteś. To znaczy poddać się Bogu. Kim jest dla ciebie Bóg po pierwsze? Kim ty jesteś w Bogu? I co możesz w związku z tym, że w tym Bogu jesteś? Następna rzecz. Pierwszy list Piotra, 5:8-9. Pierwsza rzecz. Opanowanie siebie samego, czyli zarządzanie sobą, aby demony nie mogły wpływać na ciebie. Ty musisz zarządzać prawidłowo sam sobą. Druga rzecz. Przebudzić się, czyli trwać w systemie przebudzenia, żeby demony odchodziły od twojego życia. Ty musisz trwać w systemie przebudzenia, nie w religijnej mentalności. Po trzecie, musisz mieć świadomość działań diabelskich poprzez ustawiczne trwanie Bożej obecności. Ja dzisiaj wiem, jak postępuje diabeł. Stąd, że ja wiem, jak postępuje diabeł, to ja wiem, jak mam unikać kontaktu z nim. Ja się w ogóle nie zamierzam z diabłem kontaktować. Rozumiecie? Kiedy on się zbliża za blisko, dostaje ode mnie w łeb, Bożą prawdą, uwalniam Bożych aniołów, rozumiesz? I dalej idę swoją drogę. Ja się w ogóle nie biorę na takie rzeczy. Kiedy uwalniam ludzi, wtedy się konfrontuję z diabłem, ale wtedy konfrontuję się na zasadzie władzy. Tak? Na zasadzie władzy. Po czwarte, przeciwstawienie się diabłu, czyli co? Stawianie oporu. Przeciwstawić się diabłu, to jest stawić opór poprzez to, że stajesz naprzeciwko i nie cofasz się. Nie uciekamy przed atakiem diabelskim. To jest bardzo ważna kwestia, nie uciekamy. Przychodzi atak diabelski, przyjmujemy pozycję w Chrystusie i stoimy. Nie ma zrywki przed diabłem. Chrześcijanin nie ucieka przed szatanem. Stoisz, być kamerą. Podejdź. Jeżeli już jesteś, to przyjdź. Przyjdź bliżej. Wejdź w zasięg mojej wiary. Wejdź w zasięg mojej wiary. Rozumiesz? Nie bój się tego. Nie ma ucieczki. Nie ma wtedy motyw. Panie, ratuj. Rozumiesz? Co się dzieje? 5 telefonów wręczymy do wierzących ludzi. Rozumiesz? Wiesz. Stój. Przeciwstaw mu się, a ucieknie od ciebie. On musi zobaczyć cię. Mój znajomy pastor chodził kiedyś do dziewczyny, jak jeszcze nie był pastorem, i w swoim mieście, jak tam chodził do dziewczyny, musiał przechodzić przez pewną część swojego miasta. Była to dosyć wąska ulica. Z tej strony było takie duże jeziorko, a z tej strony stały domy jednorodzinne. I on musiał przejść jakieś 200-300 metrów sobie taką częścią swojego miasta do tej swojej dziewczyny. I tam, w jednym z tych domów, był taki rottweiler. I ten pastor, kiedy jeszcze nie był pastorem, trzęsił się z tym rottweilerem. Zawsze, jak tam chodzi. Ten rottweiler go nienawidził. I któregoś dnia on się trzęsił z tym rottweilerem. I tak ten rottweiler biegł za siatką i tak go tam kopnął w tą siatkę coś tam i okazało się, że furtka jest na tamtym. I on mi to opowiadał. I on jak zerknął tą furtkę i ten pies zerknął tą furtkę, tak?
to przyspieszy go pył. Pastor zaczął biec, pies zaczął biec, wyskoczył za tym pastorem i zaczął za nim lecieć. Więc ten dar jak mógł do przodu, mówi, już byłem wierzący wtedy, ale moja wiara w ogóle mówi, nie sięgała na tego Rottweilera, w ogóle to nie byłem, w życiu nie ogarnąłem tego tematu. I mówi, patrzę, dochodzi mnie, odwracam się, mówię, dochodzi mnie ten pies, mówię w ogóle, to mówi, dobrze mówi, dobrze Boże, w ogóle dobrze Boże, zatrzymałem się, odwróciłem się, stanąłem wszystko tego psa i w ogóle zamiarem tylko kopnąć tego psa w ogóle, nie? Wiecie co zobaczył, ten pies podbiegł do niego, okazało się, że to jest bardzo stary pies, nie posiadał ani jednego zęba. Był taki stary, rozumiecie, i ustał naprzeciwko niego, kiedy przestał uciekać, rozumiesz? Zaczął się na niego patrzeć i ledwo już szczekał, już ledwo piekł, rozumiesz? I szczekał ile mógł, nie zaatakował, rozumiecie? I on mówi, wtedy odebrałem objawienie od Boga. Gdybyś się do niego powiedział, taki jest diabeł. Gdybyś cały czas biegł dalej i uciekał, nie wiadomo, co byś sobie zrobił, on by osiągnął swój cel. Kiedy odwróciłeś się i przeciwstawiłeś się, to zobaczyłeś, że on jest słaby, on nie posiada uzębienia. On nie może ci nic zrobić, włada albo. A więc przeciwstawienie się, stawienie oporu. Piąta rzecz, trwanie w wierze. Trwamy w wierze mimo opresji. Nie obchodzi nas żadna opresja. Trwamy w wierze. I po szóste, nie gloryfikujemy szatana przez ogłaszanie, jak bardzo on nas atakuje. Nie chodzimy i nie opowiadamy, jak bardzo nas diabeł atakuje. Jacy to my jesteśmy biedni na tym świecie, a on taki jest straszny, a my tacy jesteśmy porządni chrześcijanie, a on jednak. Ludzie do mnie dzwonią, mówi, pastorze, ja wierzę, ja chodzę w wierze, a dalej mam to samo. Ja mówię, przestań mi opowiadać głupstwa, no. Ty w ogóle jakieś niespójne rzeczy mówisz do mnie. Nie gloryfikuj diabła. Ostatnia rzecz, to najczęściej padające pytanie. Czy chrześcijanin może mieć demona? Odpowiedź jest jasna, tak może mieć. Na pułapie duszy i ciała chrześcijanin może mieć demona. Po drugie, czy każda choroba, czy za każdą chorobą stoi demon? Nie za każdą chorobą, mniej więcej za 60% chorób stoją demony. A na przykład za pewnymi chorobami zawsze, tak jak za nowotworem. Każdy nowotwór jest natury demonicznej. Następne pytanie. Czy można rozmawiać z demonami? Z demonami możesz rozmawiać tylko na zasadach zadawania im pytań, tak? Do których inspiruje Cię Bóg. Nigdy mnie Bóg nie zainspirował do innych pytań niż do tego, jakie jest imię demona. Nie ucinaj sobie z demonami pogawędek i nie bierz poważnie tego, co one mówią w różnicie, bo one co? Kłamią! Ludzie na przykład mówią tak, przyszła do mnie babcia, co umarła. Ja mówię, nie przyszła babcia, tylko demon babci. Demon babci. Mówię, zrozumie. Nie ma czegoś takiego, że babcia przyszła. Jak ktoś tam poszedł, to już nie wraca. Teraz żyjemy w takiej epoce. Nie ma czegoś takiego, że my wywołamy ducha Hitlera. Teraz się bawimy talerzykiem i Hitler przyjdzie. Nie przyjdzie Hitler. Przyjdzie demon, który udaje Hitlera. A ty jak kretyn będziesz myślał, że przed Hitler. Nie, to jest demon. Nie ma powrotu babci, dziadka, nie ma takich rzeczy. A więc nie rozmawiamy z demonami, nie, bo one będą kłamać. Demon kłamie. Jedyną rzeczą, którą on musi powiedzieć tobie, rozumiesz na pewno, to musi się przedstawić, bo taki jest jego, taka jest struktura duchowa, to jest pewne prawo, które go obowiązuje. Następnie, czy diabeł wie, co robimy? Nie zawsze. To nie jest tak, że ciągle wokół nas są byty demoniczne i obserwują. Że to są jakieś specjalne oddziały wyszkolone, do ciebie, o, jest, mówię, tak, tutaj ta ekipa. W ogóle ludzie, to nie tak. Diabeł nie zawsze wie, co robimy, bo diabeł nie jest wszędzie obecny. Rozumiecie? To nie jest Bóg! Tylko Bóg jest wszędzie obecny. Tylko Bóg jest wszędzie wszystko wiedzący. Tylko Bóg zna nasze myśli i my sami. Diabeł nie zawsze wie, co my robimy. Nie róbmy z tego w ogóle cyrku.
Że on cały czas nas obserwuje i wszystko wie, co w ogóle się dzieje. Nieprawda. Czy diabeł wie, co myślimy? Nie wie, co myślimy. Dopiero na podstawie analizy naszych zachowań diabeł może wiedzieć, co myślimy. On nam może podać różne rzeczy i jeżeli my chwycimy je, to przyjmiemy jako swoje myśli i w związku z tym on, wiedząc, co w nas włożył, będzie wiedział, co my sobie tam myślimy. Ale nie na zasadzie, że on ci zagląda do głowy. Nie może ci diabeł zajrzeć do głowy. Dalej, czy mamy władzę nad drugim człowiekiem? Nad drugim człowiekiem mamy tylko taką władzę, jak nam ten człowiek da. Czyli nie możemy na przykład dać każdego uwolnić, kogo chcemy. Możemy uwolnić tylko kogoś, kto się zgodzi na uwolnienie, tak? A i możemy odepchnąć demoniczne siły, jeśli nam przeszkadzają. Jakiś czas temu, nie wiem, tydzień czy coś, głosimy na ulicy, zacząłem głosić, podchodzi do mnie dwóch gości, zaczynają tam mikrofon wyrywać, coś tam huczyć i zacząłem związywać demona. I on coś gada, ten człowiek, a ja związuję demona. I stoi przez mikrofon, związuje demona. Ten się szarpie, ja mówię, a ja jadę z diabłem. Jadę z diabłem oporowo. Rozumiesz? Oporowo jadę z diabłem. Gość się zagotował, ale skutek jaki był? Przyszedł, potem zaczął z drugim człowiekiem rozmawiać, zaczął płakać. Rozumiesz? Zaczęły do niego docierać Boże rzeczy. Ja odepchnąłem demony, bo mi przeszkadzały, tak? Przy okazji człowiek zaczął słyszeć Ewangelię. Okay? Miałem przypadek, że głosiłem w Krakowie, zacząłem związywać demony nad człowiekiem, który przed nim mi ubliżał twarzą w twarz. Stał, ubliżał mi, a jakże długo mi ubliżał. Zacząłem związywać demony, bo mi zaczął przeszkadzać. Póki ubliżał cicho, to mi nie przeszkadzał. Jak już stał za długo, zaczął mi przeszkadzać. Związałem demony, przestał ubliżać, odszedł. I podszedł do ludzi, którzy z nami głosili Ewangelię. Podszedł, wrócił jako nowo narodzony, Boże Błogosławiony. Podszedł do mnie, za 5 minut po tym przytulił mnie, mówił do mnie, bracie. Załatwię ci głoszenie, mówił księdza w parafii. Nie, halleluja. A więc my mamy nad drugim człowiekiem tylko taką władzę, jaką ten człowiek nam da, lub też możemy odepchnąć na jakiś czas demony od niego. Aby mógł słyszeć Ewangelię, lub aby nam nie przeszkadzał diabeł za pomocą tego człowieka. Pytanie 7. Czy wygoniony demon wraca? Zazwyczaj tak. Zazwyczaj wyrzucony demon wraca, ponieważ jemu było dobrze tam, gdzie był. No jak ty go wyrzuciłeś, to jest mu źle. Tak? No to naturalną sprawą jest to, że wraca i przygląda się, tak, czy ma gdzie wrócić. Dlatego tak ważną rzeczą jest ta, żeby wywalić warownię, a warownia to nie są demony. Ja teraz nagrywam taki cykl nauczeń pod tytułem Demony burzące. Bardzo was proszę, żebyście tego wszystkiego przesłuchali, bo tam będzie mówione o warowniach, konkretnych warowniach. Warownia po warowni, bo warownie to nie są demony. Warownie to są miejsca zamieszkiwania demonów. I demona możemy wyrzucić, ale jeżeli nie zburzymy warowni, nie zniszczymy miejsca, w którym on jest, to tam wróci po prostu, jeszcze z jakimiś kolesiami. Rozumiesz? A więc on może wracać. Ale kiedy mu uniemożliwimy powrót, to on nie wróci. Ile mamy władzy, aby przeciwstawić się diabłu? W naszym życiu 100% władzy. Im dalej od naszego życia, tym nasza władza się zmniejsza. W życiu naszych dzieci, kiedy są małe, w zasadzie też mamy 100%. Im dzieci bardziej rosną, to nasza władza się zmniejsza. W życiu męża czy żony już mamy niewielki procent, ale jeszcze duży. Rozumiecie? Ale jeszcze duży. Ale pamiętajcie, że każda wasza modlitwa może być zniwelowana przez modlitwę drugiego człowieka. Czy mąż się modli o żonę, a żona będzie trwała w uporze i będzie działała w przeciwną stronę i mąż nic nie zrobi. Im dalej od naszego życia, tym mniejszą władzę mamy. Po prostu. 9. rzecz. Jak usługiwać chorym psychicznie? No i tu trzeba zrozumieć, że nie każda choroba psychiczna to jest demon i to nie tak działa. Są choroby psychiczne i są demony. Często jest to ze sobą połączone, a często jest to różne. Osobiście ostatnio miałem przykład tego, jak opowiadał mi pewien pastor, jak został zaproszony na usługę do kościoła, gdzie byli sami psychicznie chorzy. Bo to był kościół w szpitalu psychiatrycznym. I wszyscy ludzie byli psychicznie chorzy. Wszyscy ludzie. I byli narodzeni z Bożego Ducha. Wielu z nich było narodzonych z Bożego Ducha. I nie byli zdemonizowani. Jedni byli, a inni nie. Wiecie? Nie podciągamy wszystko pod to, że to są demony. Jest schizofrenia, tak? I schizofrenia niekoniecznie musi być demoniczna. Może być, ale musisz to rozpoznać.
Może być tak, że się zaczęło od schizofrenii. Rozumiesz? A potem przyszły demony. I mamy człowieka, który ma schizofrenię i jest zdemonizowany. I trzeba wypędzić demony, ale wypędzenie demonów nie spowoduje, że schizofrenia zniknie. Bo schizofrenia to nie jest demon, tylko to jest rozdwojenie umysłu. Przychodzą tam najcięższe demony, bo do schizofreników przychodzą najcięższe, bo to są tak zwane związki demoniczne. Tam są przeciwstawne w ogóle, a już nie czas na to, żeby mówić, bo to nie o tym, nie mamy czasu na to. Ale musimy to rozpoznawać, od tego są dary duchowe. Tak? I od tego jest twoja dojrzałość. O darach duchowych mówiłem, o charakterze mówiłem. Mówiłem o tych rzeczach. I możemy rozpoznawać te rzeczy. A więc tak oglądajmy rzeczy. 10. rzecz. Czy nałogi są demoniczne? Na początku żaden nałóg nie jest demoniczny. Później najczęściej każdy. Nigdy się nie zaczyna od tego, że ktoś zaczyna pić wódkę i demon alkoholizmu przybywa. Absolutnie nie. Tak samo jak jest z nikotyną. Tak. Mój dziadek palił 50 lat papierosów. Lekarz mu powiedział: Panie Antoni, ma Pan słabe serce, nie może Pan palić. Jednego dnia ludzi. Jezusa nie znał. I koniec. W ogóle rozumiem, w ogóle to nie tak działa. A to za każdym razem ktoś pali, wyrzuć sobie demona. Ja mówię, ja nie wiem, czy ty masz demona, daj mi to rozpoznać, daj mi to obejrzeć, rozumiesz? Najczęściej to nie jest tak, że ty masz demona, tylko cię brzuchu się. I ty masz po prostu jadkę, bo nie chcesz, żeby cię ssało. Ja mówię, że od ssania jeszcze nikt nie umarł. Człowieku, no proszę cię. Są demoniczne zajawy. Ja osobiście znałem człowieka, tak, któremu demon wyciągał papierosy z paczki. On patrzył na paczkę papierosów, papieros mu wychodził. Czego uwolniłem od demonów człowieku, tego człowieka. Takie miał jasne. Ale nie każdy, na początku nauk jest nałogiem. Sami wchodzimy w naukę, tak samo jak pierwszy kieliszek się zawsze pije na trzecią. Rozumiesz? Zawsze na początku jest nauk, sam się wprowadzasz w nauk. Przez twoją niechęć krzyżowania ciała. Tak. A potem są demony. Czy możemy związać je na odległość? Tak, możemy związywać demony na odległość. Mamy do tego władzę. Możemy to robić. Na ile trzeba być gotowym, żeby je wyrzucać? W zasadzie w ogóle nie musisz być gotowym, żeby wyrzucać demony. Każdy narodzony z Bożego Ducha człowiek, tak, posiada absolutną władzę nad demonicznymi siłami. Oczywiście należy zgłębiać swoją wiedzę i dojrzewać, bo jest to ważne. Ale jeżeli chodzi o meritum sprawy, to nie potrzebujesz niczego więcej niż to, co masz na samym początku. Czyli Chrystusa w Twoim duchu. 13. rzecz. Czy demona można zobaczyć? Czasami można zobaczyć demona. Szczególnie ludzie, którzy poruszają się mocno w darze rozróżnienia duchów, mają widzenia demonów i widzą. Rozumiecie? Mi się na przykład to bardzo rzadko zdarzało w życiu. Najczęściej ja korzystam w swoich usługach z pomocy ludzi, którzy mają tego rodzaju dary. Ja się modlę o ludzi, podchodzą do mnie, mówią mi na ucho: Artur, tutaj jest to. Ja mówię: dobrze, to rozwalamy to, tak? Artur, bo ten jest skrętany drutem czasem. Ja mówię: to idź go rozwróć. Rozumiesz? No i to nie tyle. Kiedyś mieliśmy przypadek, kobieta miała AIDS. I ktoś miał widzenie i mówi: ona jest cała spętana drutem kolczastym, odtąd aż po. Gdzie ten drut kolczasty, mówię, jest? Zaprowadzili mnie tutaj. Zrywałem ten drut kolczasty, zniknął jej AIDS. Rozumiecie? No takie rzeczy. A więc są ludzie, którzy widzą. Dużo. A są tacy, którzy czasem widzą. Ok? Czasami takie rzeczy się zdarzają. Czasami jest to zupełnie nieoczekiwane. Po jednej z modlitw stawienniczych wracaliśmy z Agatą i stał na torach samochód. Z nosu. I kiedy moja żona, znaczy stał samochód, moja żona zobaczyła, że on stał. I był taki, taka była przeraźliwa manifestacja demoniczna z tego w ogóle, że się w głowie nie widziała. Ja tego nie widziałam, ona to zobaczyła. Była ona jakby czerń w środku, jakaś była taka czerń, w ogóle szok. Rozumiesz, normalnie na przejeździe w ogóle tam, gdzie pociągi jeszcze, nie? A ja tam widziałeś ten samochód, ja mówię, tam nie było samochodu. Stał samochód, ja mówię, nie, widziałeś samochód, nie? Ja nie widziałem,
Ty miałaś widzenie duchowe, po prostu widziałaś. Przedostatnia rzecz. Czy demony są w kościele? Jak najbardziej. Demony są w kościele, są na nabożeństwach, są na spotkaniach. Przychodzą w ogóle demony, niektóre to są bardzo religijne. Po prostu. I są, funkcjonują w systemie kościołowym. Bo to jest nieprawda, że demony nie przychodzą do kościoła. Są demony, które uwielbiają być w kościołach. W namaszczeniu nie mogą być, to jest zupełnie inna sprawa. Ale w kościele nie. I ostatnia rzecz, co zrobić, jeśli człowiek uwalniany szaleje. Wiecie, bardzo ważną rzeczą jest, żebyśmy to zrozumieli, że ja będę na następnej sesji o tym więcej mówił, ale że my mamy niszczyć diabła, a nie ludzi. Człowiek dla nas jest wartością zawsze nadrzędną. Starajmy się, kiedy pomagamy ludziom w uwalnianiu, tak? Żebyśmy zabezpieczyli ich jak tylko możemy. Ja miałem przypadki, wyrzucaliśmy demona z kobiety, ważyła blisko 100 kg, demon ją podniósł do góry, chciał ją rąbnąć na stolik i ją zabić na dół stolika w tą skroń. Wiecie, w ostatniej chwili zabraliśmy stolik, po prostu rąbnęła o ziemię, wiecie, a było tak, że światło przygasało, jakby demona wypędzaliśmy z niej. Więc człowiek jest ważny. Musimy zadbać o człowieka. Zróbmy sobie przerwę.